Będzie porozumienie między Krakowską Platformą Obywatelską a prezydentem Jackiem Majchrowskim. Projekt współpracy ostatecznie zaakceptowały dziś władze krakowskiej PO. Radni partii przekonują, że wbrew medialnym spekulacjom nie chodzi o zawarcie układu gwarantującego, że obecny prezydent nie będzie ponownie startował w wyborach, ale przede wszystkim chodzi o ratowanie finansów miasta. Szczegóły Jacek Płaza. Projekt współpracy największego klubu radnych z prezydentem zakłada m.in. finansowy parasol ochronny nad dokończeniem budowy hali widowiskowo-sportowej i centrum kongresowego, stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Nowej Hucie oraz przygotowanie miasta do budowy metra. Politycy PO nie boją się bankructwa Krakowa i liczą na powrót inwestycyjnych lat świetności sprzed dekady. Proszę pamiętać, jak dobra była ta kadencja, kiedy wspólnie Rada i prezydent szli ramię w ramię. Za czasów to było prezydenta Gołasia. Budżet był w połowę mniejszy niż dziś, a wybudowano, zaprojektowano i wybudowano w jednej kadencji 3 mosty i wiele estakad. Działacze Platformy dementują też medialne spekulacje o domniemanym zapisie, w którym za ich poparcie Jacek Majchrowski miałby odpłacić się rezygnacją z kandydowania w wyborach prezydenckich. To porozumienie jest kołem ratunkowym dla miasta, podkreślają najbliżsi współpracownicy prezydenta. Są wskazywane przedsięwzięcia ważne dla miasta, zaakceptowane przez obie strony i deklaracja współpracy przy realizacji właśnie tych przedsięwzięć. Opozycja z Prawa i Sprawiedliwości deklaruje, że jeszcze uważniej będzie teraz patrzeć na finansowe pomysły nowych koalicjantów. Szykuje Platforma Obywatelska razem z prezydentem Majchrowskim ładny prezent pod choinkę krakowianą, rzeczywiście sięgając do ich kieszeni. PO odpowiada, że współpraca nie oznacza jednoznacznego poparcia dla prezydenckich pomysłów likwidacji becikowego, podwyżek podatku od nieruchomości czy cen biletów komunikacji miejskiej. Mamy obowiązek przeprowadzić reformy i propozycje, które pan prezydent będzie przedstawiał, będziemy bardzo szczegółowo analizowali. Porozumienie zostanie oficjalnie podpisane na początku listopada. Klub PO odrzuci ponadto przygotowany już projekt referendum w sprawie odwołania prezydenta Majchrowskiego. Jacek Płaza, Kronika.